Magda Żakowska, dzień dobry. Jutro pomimo przejaśnień będzie chłodno i wietrznie. Ile pokażą termometry w regionie? O tym już za chwilę. Noc będzie pochmurna i deszczowa. Przejaśnienia jedynie na krańcach zachodnich. W górach tej nocy możliwe opady deszczu ze śniegiem. Poranek chłodny, na termometrach od 5 do 3 stopni. Jeszcze niższa temperatura będzie w regionach południowych. Powieje umiarkowanie i silnie z północy. Jutro od rana w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach opady deszczu. Przejaśnienia tylko na zachodzie. Po południu słońce wyjrzy zza chmur także na Pomorzu i na Kujawach. Najchłodniej będzie w centrum i na wschodzie od 7 do 9 stopni. Na zachodzie cieplej, około 10-11. W regionie wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. Nad ranem na termometrach 4 stopnie. Wiać będzie umiarkowanie i silnie z zachodu. Jutro od rana przejaśnienia i dalsze opady deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 stopni. Powieje silnie z północnego zachodu. Na barometrach dalsze wahania ciśnienia. Jutro będzie 1005 hektopaskali. W piątek, zwłaszcza przed południem, przydadzą się parasole. Nadal chłodno i wietrznie. W sobotę przejaśnienia, a opady tylko na północy. Nad ranem lokalnie temperatura spadać może do zera. W ciągu dnia cieplej od 12 do 14 stopni. W niedzielę więcej słońca i wyższa temperatura. Cieplejsza pogoda wraca już w niedzielę, a jeszcze szybciej na naszą antenę powróci kolejna prognoza, bo ta tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.